Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie sierpnia, czyli wrap-up. Jeżeli chodzi o sierpień, to przeczytałam, zdaje się, 5 książek. Nie był to jakiś super miesiąc, natomiast ostatnio w moim życiu bardzo dużo się dzieje i wrzesień też nie zapowiada się dobrze, ponieważ mamy połowę miesiąca w tym momencie prawie, a ja przeczytałam dopiero jedną książkę i w ogóle nie mam ochoty zabierać się za następne, także nie wiem, czy nie będę musiała sobie zrobić jakiejś przerwy od kanału, żeby trochę zrobić sobie miejsca w głowie na różne inne rzeczy, które się obecnie dzieją w takiej sferze prywatnej, ale ja nie o tym właściwie, więc może przejdźmy do tych książek, które udało mi się przeczytać w ostatni wakacyjny miesiąc. Kilka z nich czytałam na Legimi, a tylko dwie z nich mam tutaj w wersji papierowej i chyba standardowo już właśnie od nich zacznę. Jedną z tych książek jest Twój na zawsze, Abby Jimenez. Kiedyś czytałam jedną książkę tej autorki, która nie do końca mi się podobała, natomiast ta książka i jej pierwsza część zbierają bardzo, bardzo pozytywne opinie, więc stwierdziłam, że fajnie będzie przeczytać i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to taki przyjemny, lekki romans. No i muszę przyznać, że tak było. Naprawdę świetnie się na tej książce bawiłam, niesamowicie się wciągnęłam, chociaż początek trochę mi się dłużył i te pierwsze kilkadziesiąt stron czytałam dosyć wolno, ale kiedy już wciągnęłam w historię Briana i Jacoba, kiedy już byłam zaangażowana w ich relacje, to naprawdę nie mogłam się oderwać i bawiłam się niesamowicie dobrze. Briana jest lekarką, która stoi przed taką szansą na awans, na szefową oddziału, na ordynatorkę. Nie pamiętam dokładnie, jak to było tutaj określone. Natomiast jest to młoda, bardzo ambitna kobieta, która jednocześnie też przechodzi przez taki trudny rozwód. Okazuje się, że jej były mąż zdradzał ją z jej najlepszą przyjaciółką, także jest to taka bardzo niemiła sytuacja. No i w tym momencie, takim złym momencie jej życia, na ten oddział trafia Jacob, młody lekarz, który staje się takim jej kontrkandydatem w tej walce o awans. No i Briana od początku, głównie z tego względu, żywi do niego niechęć, natomiast okazuje się, że jest to zupełnie inny człowiek niż się spodziewała i nawiązują między sobą relacje. Tutaj mamy motyw fake datingu, który ja też bardzo lubię, ale też warto wspomnieć, że Jacob jest introwertykiem i też ma różne lęki społeczne. Też nie chcę mieszać tych dwóch pojęć, bo ja też jestem introwertyczką i wkurza mnie, jak ludzie zakładają, że na przykład boję się rozmawiać z ludźmi czy coś w tym stylu, wiecie, po prostu często te pojęcia lęków społecznych i introwertyzmu są ze sobą mieszane. Natomiast tutaj główny bohater ma obie te cechy i to, co bardzo mi się podobało, to dynamika relacji między właśnie Jacobem a Brianą, ponieważ Briana świetnie sobie radzi, poza jednym fragmentem, o którym zaraz wspomnę, świetnie sobie radzi właśnie z tymi różnymi, no nazwijmy to, dziwactwami Jacoba, świetnie potrafi podejść do różnych sytuacji, bardzo dobrze go rozumie i wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach i to naprawdę było tutaj świetnie przedstawione i no właśnie bardzo to było takie wiarygodne, bardzo słodkie i urocze to, jak ta relacja między nimi się rozwijała. Jedyny taki moment, kiedy miałam takie, no hello, wiesz, że on jest introwertykiem i ma lęki społeczne, a robisz takie rzeczy, to był moment, kiedy Briana dodała Jacoba na Instagramie, napisała tam do niego jakąś wiadomość prywatną, on jej coś tam odpisał i nagle napisała do niego, czy może zadzwonić, czy mogą pogadać przez telefon. I ja sobie pomyślałam, że kurde, kobieto, wiesz, że on tego nie lubi, wiesz, że to jest dla niego problematyczne, właściwie się jeszcze zupełnie nie znacie, a ty wyskakujesz z rozmową telefoniczną, gdzie dla niego dużo bardziej komfortowa jest właśnie ta rozmowa przez wiadomości. Więc to był taki jedyny zgrzyt w tej całej relacji, który miała i był taki oderwany z kontekstu, bo poza tym naprawdę wszystkie te zachowania Briany wobec Jacoba były takie w punkt, wydaje mi się. No ale trochę się chyba rozgadałam bez sensu. Także podsumowując, naprawdę to był bardzo, bardzo przyjemny, bardzo wciągający romans, bardzo urocza relacja między bohaterami. Naprawdę mało rzeczy mnie tutaj wkurzało i przyjemnie spędziłam czas, także jeżeli szukacie czegoś takiego, być może na jesienne wieczory, no to bardzo polecam. Ja też na pewno sięgnę po pierwszą część tej historii, czyli po To nie może się udać, chyba takie jest tutaj książki. Ja ją mam na swojej półce, natomiast ona leżała ostatnio na ziemi koło stolika nocnego i niestety wylała mi się na tą książkę szklanka wody, także muszę sprawdzić, mam nadzieję, że aż tak bardzo nie ucierpiała. I druga książka, którą przeczytałam w formie papierowej, to książka Otesy Moszwek, Aileen. To jest chyba jej debiut literacki, o ile dobrze kojarzę, natomiast jest to jednocześnie najnowsza książka Moszwek wydana w Polsce. I to jest taka książka, która ma strasznie interesujący opis na okładce, ponieważ tutaj wydawca obiecuje, że jest to pełna zwrotów akcji, historia o współczuciu, bezsilności, okrucieństwie, że jest to powieść, która fascynuje i szokuje, że przedstawia jedne z najbardziej oryginalnych, najciekawszych, nowych głosów we współczesnej literaturze. Jednocześnie ma to być przerażająca, hipnotyzująca i niezwykle zabawna książka. No nie wiem, ja tych rzeczy tutaj kompletnie nie znalazłam. To jest historia 20-kilkuletniej Aileen właśnie, tytułowej bohaterki, której historię poznajemy tak naprawdę z perspektywy lat. Opowiada ją również Aileen, ale już jako starsza kobieta, wraca do swojej przeszłości, właśnie do tych lat 60., kiedy to ma 20 kilka lat i pracuje w takim zakładzie poprawczym jako sekretarka.
Jednocześnie też zajmuje się swoim ojcem, który jest alkoholikiem, który no, sprawia jej dużo problemów, jest takim no, niemiłym typem generalnie, który właśnie nie stroni od alkoholu. No i Aileen żyje tylko z nim, mieszka razem z nim i musi się nim zajmować. Jest to człowiek, który po prostu nie szczędzi jej jakichś takich, wiecie, niewybrednych komentarzy, traktuje ją bardzo źle i jest to dla młodej dziewczyny na pewno bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony jest to jej ojciec, który nie ma nikogo innego, a z drugiej no pewnie chciałaby się trochę uwolnić z takiego no, brzemienia, nazwijmy to. No a do tego mamy również jej pracę, która jest też taka mało pozytywna, no bo jednak w zakładzie poprawczym spotyka się z różnego rodzaju przestępstwami nagminnie właściwie. No i jej życie jest raczej takie bardzo pesymistyczne, w ogóle jej podejście do życia, ona jest taką dosyć negatywną postacią, rozumiem, że to może kogoś irytować i chyba tak ma być też, tak ta bohaterka jest stworzona. Natomiast trochę jej sytuacja się zmienia w momencie, kiedy poznaje Rebekę, która również trafia do pracy, do tego zakładu. I to jest taka bardzo wesoła, rozrywkowa osoba. I między tymi dwoma kobietami nawiązuje się przyjaźń i wydaje się, że jest to punkt zwrotny w życiu Aileen. Brzmi to ciekawie i ten opis naprawdę no, bardzo mnie zaciekawił i też w ogóle sam fakt, że tę książkę napisała Otessa Moshfegh. Ja co prawda czytałam tylko jedną jej książkę jak do tej pory i nie jestem pewna, czy mi się podobała, czy nie. Natomiast Aileen mi się niestety nie podobała, ponieważ przede wszystkim uważam, że jest szalenie nudna. Ona właściwie nie przedstawia żadnej historii, właściwie nic tutaj się nie dzieje. Nie wiem, gdzie są te zwroty akcji, które no właśnie są nam obiecane w opisie okładki. Jedyne, z czym się mogę zgodzić, to z tym, że klimat tej książki jest rzeczywiście taki ponury, mroczny. I fabuła tej książki ma trochę kolor taki jak ta okładka. Jeżeli są tutaj jakieś osoby, które mają synestezję, to na pewno będą wiedziały, o co mi chodzi. Ale rzeczywiście czytając tę książkę, ja widziałam te kolory takie ciemne, granatowe, szarobure. I rzeczywiście ta atmosfera tutaj jest. Natomiast fabularnie ta książka absolutnie niczym mnie do siebie nie przekonała. Naprawdę się wynudziłam. Do pewnego momentu jeszcze miałam nadzieję, że ta akcja się rozwinie i trzymałam się tego klimatu i wierzyłam, że po prostu no, będzie to historia, która będzie stała tym klimatem. Natomiast mimo tego, że to nie jest długa książka, to w pewnym momencie zrobiło się to bardzo męczące i niestety wymęczyłam tą książkę. Dokończyłam ją, ale bez jakiejś większej przyjemności i trochę mnie to utwierdza w takim przekonaniu, że może jednak Otessa Moshfegh to nie jest pisarka dla mnie. Jeśli chodzi o książki, które czytałam w formie elektronicznej na Legimi, to jedną z takich książek był reportaż W ciemnej dolinie. Jest to książka, która opowiada o schizofrenii i trochę nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać, ponieważ z jednej strony myślałam, że to będzie taki typowy case study, to znaczy, że będziemy mieć jakąś osobę chorą na schizofrenię i opisane dokładnie, co ona przeżywa, jak się czuje, jakie ma objawy, jak się ta schizofrenia objawia. A okazało się, że jest to taka trochę nawet saga rodzinna, powiedziałabym. Jest to reportaż, który trochę właśnie wygląda jak taka historia, saga rodzinna o rodzinie Galvinów, która była wyjątkowa pod tym względem, że państwo Galvinowie mieli 12 dzieci i aż szóstka z tych 12 dzieci właśnie cierpiała na schizofrenię. Co ciekawe, byli to wyłącznie chłopcy, ponieważ Galvinowie mieli też córki, natomiast to chłopcy zachorowali na schizofrenię. I dzięki temu, a właściwie poprzez to, bo trudno powiedzieć, że dzięki temu, ta rodzina przyczyniła się bardzo mocno do rozwoju medycyny właśnie w kierunku chorób psychicznych i schizofrenii. Bardzo, bardzo dużo współcześni naukowcy, ponieważ tutaj ta historia rozgrywała się w latach 50., 60., z tego co pamiętam. I bardzo dużo naukowcy byli w stanie zaobserwować na podstawie właśnie tej rodziny, na podstawie badań genetycznych, na podstawie no, różnego rodzaju właśnie też obserwacji. I bardzo ciekawe było to, jak pogląd na schizofrenię się zmieniał, ponieważ początkowo w ogóle sądzono, oczywiście lata 50., nie mogło być inaczej, że to jest jakiś gen, który przechodzi z matki. I to jest w ogóle wina matki, jeżeli dzieci chorują na schizofrenię. Natomiast później oczywiście te badania były dużo bardziej zaawansowane i ta historia rodzinna przeplatana jest trochę z takimi bardziej naukowymi kwestiami, to znaczy właśnie różnego rodzaju badaniami laboratoryjnymi, tworzeniem leków, tego typu kwestiami. I był to taki ciekawy balans właśnie między taką historią bardzo wciągającą i bardzo intrygującą, a jednocześnie taką dawką wiedzy naukowej. Mamy tutaj też perspektywę tego rodzeństwa zdrowego, które musiało przez całe życie no, żyć gdzieś tam w cieniu właśnie tych chorych braci i tego, jak to rzutowało również na ich życie później w dorosłości. Zaskoczona byłam tym, jak przystępna jest to książka, ponieważ mimo no, bardzo ciężkiego tematu i też tych fragmentów naukowych, to właśnie dzięki temu, że mamy tutaj taką historię rodzinną i taką trochę opowieść właściwie, jest to książka napisana tak naprawdę bardzo przystępnie, że właściwie każda osoba, która może niekoniecznie zna się na medycynie i na psychiatrii, będzie w stanie coś tam z niej wynieść i raczej bez większego problemu przyswoić tę treść, także to na plus. Ale znowu na minus, trochę powiedziałabym, że za mało było samej tej schizofrenii w schizofrenii, to znaczy oczywiście były jakieś elementy dotyczące tego, jak ta choroba się objawia, co się wtedy dzieje, ale tutaj mam trochę takie wątpliwości, bo po pierwsze one bardzo często były łączone z różnego rodzaju przestępstwami seksualnymi,
co chyba niekoniecznie powinno iść ze sobą w parze, a z drugiej strony te epizody schizofrenii też były no tak stosunkowo mało opisane, wydaje mi się, jak na książkę o schizofrenii, jednak bardziej to wszystko skupiało się wokół tego życia rodzinnego i jak to rzutowało na takie życie całej rodziny, ale mimo wszystko jest to naprawdę świetny reportaż, bardzo wciągający i bardzo przystępny, także jeżeli Was ta tematyka interesuje, to bardzo, bardzo gorąco polecam. I drugim reportażem, po który sięgnęłam w zeszłym miesiącu, już w formie audio tym razem, to było Ciałko. I jest to reportaż dotyczący Hiszpanii i tego, co działo się w Hiszpanii w latach 60. i 70., kiedy to państwo było takie bardzo konserwatywne i bardzo prawicowe. To jest w ogóle coś, o czym chyba się nie mówi aż tak, to znaczy ja nie byłam do końca świadoma, że taki problem istniał i właściwie istnieje do tej pory, bo no, te dzieci do tej pory żyją i nie znają swoich rodziców. W ogóle cała ta sprawa polegała na tym, że w momencie narodzenia rodzicom wmawiało się, że dziecko zmarło, nie pokazywało im się nawet zwłok tego dziecka, tylko mówiono, że no my się tym zajmiemy, jakby wasze dziecko nie żyje, my się tym zajmiemy, nie musicie jakby już o tym myśleć. A dziecko żyło, miało się dobrze i miało już swoją nową rodzinę adopcyjną, także to naprawdę jest okropny preceder, w który niestety zaangażowane były pielęgniarki, lekarze, ale również Kościół katolicki, który był taką trochę instytucją pośredniczącą właśnie w tych adopcjach. To znaczy, kiedy jakieś małżeństwo chciało zaadoptować dziecko, udawało się do tego kościoła, do księdza czy do proboszcza, no i właśnie proboszcz uruchamiał swoje kontakty w szpitalach i takiego noworodka gotowego do adopcji się znajdowało, a znajdowało się go w taki sposób, że głównie albo były to dzieci kobiet, które były niezamężne i zaszły w ciążę, co było zupełnie nieakceptowalne przez społeczeństwo hiszpańskie w tamtym czasie, i po prostu te dzieci im odbierano albo przekonywano te kobiety, że, no, że lepiej po prostu oddać takie dziecko do adopcji dla ich własnego dobra. Oczywiście bardzo mocno je też stygmatyzowano w tym samym czasie. Albo po prostu właśnie wmawiano rodzicom, że to dziecko zmarło podczas porodu i nie przedstawiając właściwie żadnego dowodu i fałszując akt zgonu, to dziecko przekazywano właśnie na cele adopcyjne. Te dzieci dzisiaj są już dorosłe i części z nich udało się odnaleźć swoich prawdziwych biologicznych rodziców i właśnie te historie są tutaj przedstawione. Natomiast cały ten proceder jest absolutnie nie mieszczący się w głowie, naprawdę. No ciężko mi sobie coś takiego wyobrazić, chociaż takie rzeczy pewnie dzieją się również i teraz. Wiadomo, jak ktoś ma odpowiednie znajomości albo bardzo dużo pieniędzy, to tak naprawdę wszystko jest możliwe. Bardzo ciekawy, ale jednocześnie taki smutny i przygnębiający reportaż. Także też coś, co polecam i warto przeczytać. On też nie jest długi, ale też uważam, że nie będzie dla każdego. Tutaj też oprócz samych tych historii, właśnie tych hijos falsos, czyli tych fałszywych dzieci, dużo jest też takiej otoczki politycznej, na przykład dużo bardzo jest na temat sytuacji politycznej w Hiszpanii w tamtych latach. Jest też trochę na temat na przykład dostępu do aborcji, do tego, jak traktowane były kobiety w tamtym czasie, do jakiej roli były sprowadzane. Także też oprócz samych tych historii jest taki polityczno-społeczny kontekst. Momentami wydawało mi się, że było tego trochę za dużo, bo jest cały dosyć taki obszerny rozdział poświęcony właśnie tej Hiszpanii pod rządami generała Franco i co się wtedy działo. Także momentami wydaje mi się, że te fragmenty można było gdzieś tam bardziej skondensować, a jednak bardziej skupić się na samych tych historiach. Natomiast całościowo jest to też na pewno bardzo, bardzo dobry reportaż, z którym warto się zapoznać i warto wiedzieć, że taki proceder w ogóle miał miejsce i to całkiem blisko nas i właściwie nie tak dawno temu. I ostatnia książka, którą przeczytałam w sierpniu, to też właściwie był audiobook, częściowo przynajmniej, bo częściowo tę książkę czytałam, a częściowo słuchałam. Najnowsza książka Marty Bijan, czyli Wakacje pod morzem. To jest książka, która jest horrorem i rzeczywiście taki ten element grozy gdzieś tam później w tej książce jest widoczny. Natomiast ja tutaj mam taki sam problem z Wakacjami pod morzem, jak miałam przy okazji Muchomorów w cukrze, to znaczy przez dużą, dużą część tej książki, właściwie przez jakieś 3/4 tej książki, tam naprawdę bardzo niewiele się dzieje i ta cała fabuła jest zbudowana bardzo, bardzo powoli, żeby na koniec dosłownie, wiecie, walnąć jak grom z jasnego nieba wszystkimi szczegółami, wszystkim, co się wydarzyło i właściwie wszystko dzieje się na kilkudziesięciu ostatnich stronach tej książki. Dodatkowo to zakończenie jest takie mało sprytne, wydaje mi się, że trochę autorka tutaj poszła na łatwiznę, ponieważ dosłownie wszystkie tajemnice są wyjaśnione w taki sposób, że jedna postać siada i zaczyna opowiadać wszystko, co się wydarzyło przez tam lata w tym miejscu, ponieważ to jest w ogóle historia, która rozgrywa się w takim hotelu, ośrodku wypoczynkowym Bursztyn nad morzem, do którego oczywiście przyjeżdżają turyści, no i dzieją się tam różne dziwne rzeczy. I kiedy trafia tam główna bohaterka, czyli Leo, która jest tam dlatego, że jej brat musi przeprowadzić praktyki hotelarskie, no i ona trochę nie ma gdzie się podziać w tym czasie, ponieważ ich matka, która jest jedyną opiekunką prawną tej dwójki, znajduje się obecnie w śpiączce, więc tak naprawdę to brat Leo jest w tym momencie jej prawnym opiekunem i ona musi po prostu z nim zamieszkać w tym hotelu na czas jego praktyk. No i właśnie ona dostrzega, że coś dziwnego w tym hotelu się dzieje i próbuje rozwikłać tę tajemnicę. Trochę to jest też takie sięganie w przeszłość, ponieważ różne rzeczy również działy się w przeszłości.
Leo, które mają wpływ na teraźniejszość. Też już nie chcę tak za bardzo wgłębiać się w fabułę, ale no niestety ta książka była w przeważającej mierze nudna, a dopiero właśnie na koniec było wszystko rozwiązane i to właśnie tak bardzo, bardzo prosto, bardzo patologicznie, aż chciałoby się powiedzieć, że właśnie jedna postać dosłownie siada i ma taki długi monolog i opowiada dosłownie wszystko, co się w tym czasie wydarzyło i skąd te wszystkie wydarzenia. Także trochę nie jestem fanką budowania fabuły w taki sposób. Wolałabym, żeby to napięcie jednak było trochę bardziej stopniowane, dawkowane i żeby trochę wcześniej były jakieś takie, wiecie, smaczki i wciągające twisty fabularne, a nie wszystko działo się na koniec. Ale myślę, że to jest taka książka młodzieżowa, która gdzieś tam znajdzie swoich odbiorców, podobnie zresztą jak Muchomory w cukrze, więc też nie jestem jakoś strasznie na nie, bo uważam, że Marta Bijan ładnie pisze, te książki są poprawne, taki naprawdę przyjemny język, także myślę, że ta książka po prostu znajdzie swoich odbiorców. Ja być może już jestem po prostu za stara na takie historie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój czytelniczy sierpień. Dajcie koniecznie znać jak zwykle, co Wam udało się przeczytać i czy trafiliście na jakąś perełkę w zeszłym miesiącu. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!